chciałem przywitać Państwa bardzo serdecznie tutaj w moim imieniu. Początek lat 90. i cieszę się, że nie ma tej czarnej dziury. Tutaj jest sporo z mojego pokolenia. Gratulacje z okazji 50. Obyśmy doczekali 60. Dziękuję bardzo. Łowcem jeździ na całe życie. Z tego, co jeszcze pamiętam, z tych przykazań każdy słupłowiec wie, jak zapowiedz. Ryszard Szewczyk, ówczesny pracownik zakładu biowizyjny. Tak, to prawdziwa legenda. Założyciel i ojciec tego dziecka. Był szefem, speakerem, technikiem, maszynistą, konserwatorem i dobrym drukarzem ratującym cukru. A to, w dużej mierze, zasługa drugiego kierownika, ten na rękę. Dzięki, muzyka, sport i literatura. Pola, pola, że ten świat się nie kończył. Życzę radości ze zgłębienia tajemnic tego niezwykłego mylu. To, czego nauczyłem się w okresie studiów, poznawania szerszej niż medyczna, humanistycznej wiedzy, oszczędnego i trafnego formułowania myśli, odpowiedzialności za wypowiedziane ulotne słowo, zawdzięczam pracy radiowej. Radio to magiczne miejsce. Niech tak będzie zawsze, również w naszych wspomnieniach. Zdobało grom pracy szkoleniowej. To nadal kontynuować. Co to oczywiście w nowych warunkach niezbyt sprzyjających działalności radiowej studenckiej ze względu na ogromną konkurencję w ogóle w eterze, ale myślę, że koledzy kontynuujący to dzieło znajdą właściwą formę wyrazu. Kto raz przyszedł do Supła, przestawał wierzyć w życie pozasupłowe. Do dzisiaj. Jak takie dłuższe prawa usłyszycie... Nie będę żadnym godzinnym. Nie? Dowiedziałem się, że przecież 2-3 minuty mamy tylko. Zastępował nam dom, zastępował nam przyjaźń, rozstawialiśmy gdzieś. Tutaj się żeniliśmy i do dzisiaj trwamy w tych związkach. Jak dzisiejsza nocy zdała się dobrze śledzić. Kierownikiem nie byłem, ale byłem wyjątkowym członkiem, bo byłem honorowym członkiem Supła spoza Akademii. Co prawda niektórzy myśleli, że studiuję na Akademii, książki pożyczali ode mnie, pytając się pożycz, to tak często bym się obracało. Nie chcieliśmy przekazać, żeby z tym czerpał wiedzę, tradycję, historię Supła, no a nieraz mi to będzie pomagać w innych. Edziu, odczytasz tam później. Tu się sobie jakiś mały proszę. 10-lecie studiowego, nie, Supłowego Centrum Radiowego, Radio Supła, AMB z... Jezu. Albo to źle piszą, albo ja źle piszę. Z racji wspomnień i pamięci oraz na chwałę i pożytek byli Supłowcy z lat 65-74, ja tu jak skansonie, to nie historia taka. Na wojsko. I tu Krzysiu kazał wygrawerować capy polskie z Mazur. EK, JB, MM, KG i na końcu JP, czyli Jerzy Kruziński Duszek, który jest z nami. Mam nie tylko nadzieję, ale pewność, że zawsze jest z nami. Ja chciałem znieść stoła za naszego poczciwego 50-latka, aby trzymał się tak, jak się trzymał dotychczas. I bardzo prosimy, żeby wszyscy się odpisywali i zostawili nam swoje aktualne adresy. Także dziękujemy bardzo.
No ale na razie grzecznie się zwracałam, się zastanawiałam, szukałam cię w pamięci. No to wczoraj do mnie koleżanka też tak zadzwoniła. Węglowodany, żywieniu dzieci i młodzieży, jadę. Medycyna w internecie, jadę, nie? To zacenzurowano. Pamiętam, że zjawiłeś się tutaj kiedyś. Zjawiłem się na Wigilii. O, może tak rzeczywiście, tak było. A to jest... To jest dobre, słuchajcie. Spędziliśmy razem wspaniałe chwile. Obyś zawsze zachował je w swojej pamięci. Jeżeli zapomnisz, to przynajmniej mile wspominaj wspólnie spędzone chwile. Kujawski bardzo już mocno. To jest piękne. Trzeba zapomnieć. Ale jak zapomnieć, to nie tak, jak zapomnieć. Prawie nie jestem członkiem zespołu, ale pamiętam, że jako słuchowca. O Boże, kierownika! Lubię cię, podrażające mu kosty. Rysiek, właśnie, jest z młodym mężczyzną jeszcze. A jak to było, jak nie? Bo nie jest tak zapad? Ja miałem najgorszy dzień, bo miałem czwartek, a wtedy kończak zawsze leciał. A co ja robiłem w tym sobotę? To jest trudną pozycję, bo... Jurek, jest! Ale macie coś tutaj, bo tam jest książka adresowa. To więc słuchaj, ja w Glasgow mieszkam teraz od 6 lat. W sumie mam dobrą pracę na kolei. Właściwie jestem celnikiem. A ta piłka tutaj była? Na papiery. Tak, hop, panowie. Już? To ci mamy na kolę. Podano? Idę. Tak jest nasz budżet. Też szefem teraz. Burmistrzowi.
nie umknęła, ona jest wychowanicą tego oddziału. Leszku na ministra! Muszę wam powiedzieć, Leszka z tej strony nie znałam.